Udało nam się sforsować granicę polsko-niemiecką i dotrzeć do studia z Anesą. Jan Bogatko, dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jaki piękny... Nad Nysą ładnie. Ładnie to mało powiedziane, pięknie. Patrzę, nie, ładnie. Nie pięknie. Jest trochę chmur. Czyli ładnie, czyli jest... niepięknie, czyli brzydko. Ładnie... Nie, no brzydko nie jest, to byłaby znowu gradacja, nie, nie, tak nie jest. Jest w ogóle ładnie, nie pada, aczkolwiek ostatnio bardzo lubię jak pada i jest pochmurno. To też jest niezły omen, bo słońce nie pali w oczy i to jest w ogóle po tych tygodniach szalonych upałów, to jednak jest coś bardzo dobrego. Myślę, że to jest dobry opis tego, co się w polityce i gospodarce niemieckiej dzieje. Nie pada, ale jest pochmurno. No, jest bardzo pochmurno. Zanim przejdę do opisu pochmurnej aury w gospodarce niemieckiej, kilka słów na temat wyborów i preferencji wyborczych Niemców na tę niedzielę, która się pojawi, a więc Instytut Badania Opinii Publicznej Infratest DMAP przeprowadził kolejne swoje badania. Tagesschau to podaje, one są uważane za bardzo wiarygodne i rzeczywiście w zasadzie się zawsze sprawdzały. Jest to słynne pytanie niedzielne dotyczące wyborów do Bundestagu. No i jak możemy zrobić quiz? Która partia jest na pierwszym miejscu w preferencji wyborczej w Niemczech? Komuniści. W tej chwili? No można tak powiedzieć. CDU-CSU jest na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu są komuniści, czyli SPD. Nie, przepraszam. O, fatalnie. Pomyliłem się okrutnie. Nie, bo to akurat słupek mam z lewej strony i spojrzałem na niego automatycznie, a czerwień przyciąga. To jest taki agresywny kolor. Nie. Na drugim miejscu jest AfD. Błękitni. 20% po 28%. CDU-CSU to jest jednak już druga silna pozycja w Niemczech. Na trzecim miejscu są komuniści SPD. Na czwartym zieloni. Zieloni spadają w dół. Mają teraz 13%. O 1% mniej niż tydzień temu. To jest partia, która rzeczywiście schodzi, a to jest partia współrządząca. Współrządząca SPD, Zieloni, FDP. W sumie reprezentują rząd, którego nikt w Niemczech nie lubi, który jest przez wszystkich oskarżany o nieudolność, zwłaszcza gospodarczą. I teraz możemy przejść śmiało do gospodarki. A więc burza zbiera się nad Niemcami, tak twierdzi Bild Zeitung, czyli największa gazeta codzienna, ta tabloid w Niemczech. I to są bardzo, bardzo, bardzo złe perspektywy dla niemieckiej gospodarki. Magazyn Politico, to też należy do Axela Springera, przeprowadził bardzo szczegółową analizę tej sytuacji gospodarczej, jaka ma miejsce w Niemczech i widzi po prostu wir schodzący w głąb. Autor Matthew Karnicznik, to jest na łamach tego magazynu Politico, twierdzi, że zbliża się do Niemiec maksymalna katastrofa. Maksymalna katastrofa zbliża się do Niemiec, proszę państwa. I uważa, że niemieccy politycy są uśpieni w fałszywym są bezpieczeństwie z uwagi na potęgę, jaką Niemcy były kiedyś. No więc jest to w ogóle język szalenie, szalenie ostry. Co jest tego przyczyną, że burza zbliża się na Niemcy? A więc to jest tak zwany trujący koktajl. Na ten trujący koktajl składa się część drogiej energii, brak personelu i piramidy biurokracji. To jest rzecz, która sprawia, że wiele niemieckich firm daje po prostu z Niemiec nogę. Zależność Niemiec od sektora przemysłowego specjalnie naraża Niemcy na wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwo. Z wyjątkiem SAP, niemiecka branża technologiczna nie istnieje praktycznie, czytamy w Bild Zeitung, a przecież się mówi, że
Niemcy są najlepsze na świecie pod każdym względem, także pod względem techniki. Wszystko to wiadomo, każdy wie, co się dzieje. Wreszcie nad niemieckimi bankami też widnieją czarne chmury, to jest Deutsche Bank, Eurocard i skandale. Niemieckie społeczeństwo starzeje się, ludzie są coraz starsi, zbyt mało pojawia się młodych ludzi na rynku pracy. Nie no, ci młodzi ludzie, na których Niemcy liczyły, zajmują się czymś innym, głównie na basenach i głównie w Berlinie i głównie w dzielnicy Neukölln. Do tego wszystkiego inwestorzy z zagranicy od 2017 roku, czyli raz, dwa, trzy, cztery, od 6 lat mają coraz mniej interesu w tym, żeby inwestować w Niemczech. Liczba nowych inwestycji od 2022 roku spadła piąty raz z kolei i osiągnęła najniższy stan od roku 2013. Jak dla mocarstwa gospodarczego, jakie są Niemcy, są to tragiczne wiadomości. Wprawdzie Niemcy bardzo długo żyły z tego, że mogły optymalizować swoje produkty, to tymczasem wiele z nich jest albo przestarzałe, na przykład silniki spalinowe, albo po prostu za drogie. I w związku z tym wniosek jest taki, któregoś dnia Niemcy się obudzą i rozpoznają ryzyko, którym są konfrontowani. Pytanie jest, czy tylko uda im się to, zanim będzie za późno. Czyli czy będzie za 5.12, czy 5.12. Większość komentatorów uważa, że będzie to 5.12 i nie jest to dobra informacja. Może jest dobra jedynie dla ostatniego pokolenia, ponieważ na jego oczach ten przemysł stanie, kominy nie będą dymić, auta nie będą jeździć, więc również zabraknie kleju do przyklejania się. W związku z czym naprawdę będzie to bardzo dobra wiadomość dla new generation, last generation, przepraszam, ale to jest to samo w gruncie rzeczy. A wtedy będzie trzeba by obniżyć cenę energii, a jedyny sposób obniżenia cen energii to jest nawiązać ponownie nawiązać kontakty z Moskwą. No, z Moskwą, owszem, jeżeli zdąży się, bo może a w tym czasie już Moskwy nie być i b może w Niemczech nie być nikogo do kontaktów z Moskwą. To by musiało się okazać. Tym się musieliby zająć ci, którzy zajmują się analizami. Można by powiedzieć Niemcy, no dobrze, Niemcy, ale mamy Unię Europejską, to jest potęga, to jest coś wielkiego. Nic z tego. Również europejska gospodarka kuleje i o tym możemy przeczytać w gazecie Bild w powołaniu na analizę Wall Street Journal. Tak, oczywiście czasy wzrostu dobrobytu w Niemczech i w Europie przechodzą do historii. Oczywiście cały czas myśląc o tej Europie, to się myśli tylko o tej starej Unii Europejskiej, bo jeżeli wezmę na przykład również lewicową gazetę, jak na przykład Die Zeit, tygodnik Die Zeit, to przeczytam w tym tygodniku, to będę chciał zacytować. W całej Unii Europejskiej wydajność gospodarcza w pierwszym kwartale 2023 roku wzrosła o 0,1%. Najwyższy wzrost wykazuje Polska, mając 3,8% wzrostu, a więc są też światełka w tunelu. Istnieje takie państwo, o którym się mówi, Europa Wschodnia, nieudacznicy, nie umieją zarządzać gospodarką, co to za ludzie i w ogóle. I to państwo ma najwyższy wzrost gospodarczy. W takich państwach jak Irlandia, niegdyś to był pupil przecież gospodarki Unii Europejskiej, spadek wynosi 4,6%. Nasza sąsiedzka Litwa minus 2,1%, ale mają za to euro, a może dlatego, że mają euro. Największa gospodarka niemiecka, czyli Niemcy, wchodzą tak zwaną techniczną recesję. To jest elegancki opis tego, że gospodarka siada. Powodem przede wszystkim jest wstrzymanie zakupów ze strony konsumentów z powodu wysokiej inflacji. A o inflacji
mówi się tylko w Polsce, ale jak to wygląda bezpośrednio na styku granic, no wystarczy przejść przez most i zobaczyć, jak wyglądają kolejki w polskich sklepach. Owszem, nie tylko są to Polacy, a jak to wygląda po stronie niemieckiej. To jest wielka, wielka, wielka różnica. Dobrze, że basen kąpielowy w niemieckim Zgorzelcu jest kryty i dobrze strzeżony i nie powtarzają się tam takie historie, nie występują, jakie mają miejsce. Na przykład w Berlinie, w dzielnicy Neukölln, gdzie musiano zamknąć kąpielisko Kolumbiabad, a to dlatego, że nasi goście po prostu trochę tam porozrabiali. No i to jest oczywiście bardzo przykra historia dla tych, którzy tam pracują. Oni przechodzą na zwolnienia lekarskie, starają się w ogóle do pracy nie przychodzić. Dzisiaj jest chłodniej. Dzisiaj nie będzie tam tłoku, także i na innych basenach w Berlinie. Może ludzie w ogóle przestaną przychodzić na baseny, może będą się kąpać. Ja nie wiem, gdzie w Berlinie można się kąpać. No można się kąpać oczywiście w rzece. Pytanie tylko, czy wody tej rzeki są, nadają się do kąpieli. No musi Ministerstwo Zdrowia najpierw określić, ile tam jest takich czy innych bakterii. Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję i cieszę się, że studio Zanysą działa. Działa już w tej nowoczesnej postaci. Mikrofon, aplikacja, wszystko to na stole w sali w pokoju recepcyjnym u Jana Bogatki. Tak, tak jest, proszę Państwa. Jesteśmy silni, zwarci, gotowi i nowocześni. Tak jest, ale z tym tak jest. Przeniesiemy się teraz do miasta, które bardzo Pan lubi, czyli do Lwowa. Bardzo serdecznie dziękuję. Z Zanysy pędzimy do Lwowa, a ze Lwowa jest raport z Kijowa.